Cześć i czołem, moi drodzy, jest 20 sierpnia 2021 roku, godzina 12.25. Jak wyjechałem z Pionek, krasny staw czeka, także chmieloty w tym roku zostały zorganizowane dzięki Stowarzyszeniu Paralotniowemu z Krasnego Stawu. W tamtym roku się niestety nie odbyły ze względu na wiadomo co. Także no, jestem rad, że jest możliwość spotkania się ze znajomymi i wspólnego polatania w ten weekend. No i jesteśmy w Krasnym Stawie. Stacja paliw, nad którą zazwyczaj robimy nawroty, żeby przelecieć nad miastem. Jadę w kierunku Zamościa, później tylko na rondzie w lewo i w prawo i już na miejscu. Cześć, witam serdecznie, Pionki witają. Jej. Siemanko, miło Was widzieć w końcu w takim czasie. Do zobaczenia. Dokładnie. Także witamy na miejscu zgrupowania. Oj, co ja gadam. Jakie tam zgrupowanie? W dzisiejszych czasach nie wolno mówić w ten sposób. To tylko spotkanie. No, także jesteśmy na miejscu. Ustawiam się koło Janusza. Także już niedługo. Cześć i czołem! W końcu! Po takim czasie! Siemanko! Cześć! Miło Cię widzieć, kolego! Cześć! W końcu! Po 2 latach! Wszyscy spragnieni! Także powoli miejsce naszego spotkania się zapełnia. Jesteśmy niemalże na końcu sami. Rurka pitota, nawet.
I pod sam garażik teraz na piwko. No i mamy kolejkę do rejestracji. To pytanie, jeśli nas zastanie, ta noc stanęła za szybko za tanią. Jak się nie stoczy, gdy śmieją się oczy, do życia wbrew przykazaniom. I znów to pytanie, gdy świt nas zastanie i pierwszy za chwili gdzieś tam. Dobry wieczór, dobry wieczór, pozdrawiamy wszystkich na Pilotach 2021. Na łódź, że się przyjechali. Paweł, jedną zapałką. Zapałką. Super! Już narobiliście po 25 zł od zdjęcia. A tort po ile? Za darmo. Narobili zdjęcia? 25 zł. Dzisiaj mamy 11 jubileuszowy piknik chmielakowy. Ma najmniejszy tak? Nożyk. O super, elegancki, słowo. To się kurę prześwietliło. Normalnie, że my bardzo wam bardzo dziękuję za przybycie. Cześćcie! Cisza! Takiego tłumu w piątek, dużo ludzi do nas dzwoniło z informacją, że nie jadą sami, tylko z zorganizowanymi wycieczkami. Bardzo wam za to dziękuję. Nie wiem, kto przyjechał z najbardziej oddalonego Legnica. Myślę, że chyba ktoś tam z Pomorza też przyjechał, widziałem we Chorowo. Legnica to nic, pierwsza stolica Polski! My Anglicy z Legnicy! Kicibur! A tobie też się tam podobało, nie gada? Nie, wcale nie. Słuchajcie, na pewno bez was tej imprezy by nie było. Nie przeszło nam nawet kiedyś przez myśl, że za 11-12 lat Chmieloty staną się takim fajnym i bardzo popularnym piknikiem wśród latających braci. Jak? I co się mogę powiedzieć? Ale nie chciały zawsze się za to kręcić. Tylko po maluchu i tyle. Dzisiaj jeszcze chciałem powiedzieć, że mamy taką bardzo fajną osobę, która będzie patrzyła na wasze jutrzejsze loty i pojutrzejsze również. I chciałbym, żebyście po prostu nie wariowali, nie świrowali. Ta osoba jest z ulicy i będzie miała nad wami, że tak powiem, oko. I nie chciałbym, żeby na Chmielotach stało się coś nieprzyjemnego, bo nie o to chodzi. Wiadomo, że jak wystartujemy, to 90% dostaje tak zwanej małpy. No właśnie. Słuchajcie, nie chcę przedłużać tej przemowy, ale jeszcze raz bardzo wam chciałbym podziękować za przybycie. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze tutaj coś powiedzieć, to na pewno po tym torcie zrobimy sobie briefing. W międzyczasie Janek będzie nam śpiewał. Nie do kotleta, ale do ogniska. Przyjdzie też pan Jan Henryk Cichosz, czyli nasz poeta. Będzie wam, jak chcecie, popisuje wam wiersze z dedykacją. Coś opowie o genezie powstania. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Nie. Dobra, słuchajcie. Tak, zaprosimy, tak. Ja chciałem powiedzieć, że 11 Chmieloty uważam za otwarte. Więc... Jest tu Pacek na chlewy, a ludzi jest 120, właśnie. Nie wiem jak to zrobić, ale nie jesteśmy tak, ale będziemy tak. Ja zacznę wyciąć kartę. Na 3. Właśnie, dwa kawałki na jeden, bo nie zrazy. Dość, dzięki. Dobra, jako że będziemy go tutaj ciąć.
tam idę. Jak mam braknąć, to na pół. Na zastanie ta noc stanęła za szybko za tanią. Jak się nie stoczy, gdy śmieją się oczy do życia wbrew przykazaniom. Jest godzina 6 w Krasnym Stawie. Dwóch lataczy na niebie. Nie, z kim się jeszcze nie witałem. Już. Ja pierwszy. Nie, Mecenas był pierwszy. Z rana wtedy. No. Mecenas był pierwszy. Ikona śmielotu. Adam. No niestety. Nasza ikona. Nie zaplekaj się. Do telewizji porannej. Jeszcze lepiej. Ciepło się zaczyna robić. Telewizja poranna. Ale zobaczcie, nie jest to przyjemne. No. Cześć i czołem! Mamy pod tym spać, nie mamy sypialni. Ale ja nie robię, jak można było tego nie sprawdzić, no. Ale dużo miejsca macie widzę w samochodzie, także...
pięknie krążą w kominie. A co wchodzi w dodatkowo? Awionika lepsze? Jak on zrobi tutaj napis ekskluzyw, to już 20 tysięcy. Niewiele się różni. Niewiele się różni. Tak. Zresztą podajesz każdą pensję swoją, na to co najmniej, tak. Zależy od siły wiatru, jak tu jest powietrze. Dziękuję bardzo. O, zawodnicy przygotowują się do konkurencji. Które skrzydło najdłużej będzie stało? Bardzo dobry czas! Jak zawsze. Tak, jak zawsze. Teraz rozumiem, dlaczego twoje kobiety zawsze idą w moją stronę. Adam 9P.
Zeszyt. Zeszyt tam. Które? Tam, co żółty? No. Drodzy, nadszedł czas pożegnania z Chmielotami. Ja wracam do domu po tych wspaniałych dniach spędzonych z Wami. Polataliśmy, porozmawialiśmy. Było naprawdę zacnie Was spotkać w tym roku na Pilota. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że za rok znowu się spotkamy w takim samym gronie, a może i nawet w większym. Inni piloci, jak zobaczą nagrania, to może zdecydują się też na to, aby nas tutaj w Krasnystawie odwiedzić. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Jeżeli Wam się film podobał, zapraszam do subskrybowania, wciśnięcia dzwoneczka, żebyście mogli dostawać na bieżąco wszelkie informacje o tym, co się dzieje na kanale. Jeżeli chcecie, możecie postawić kciuk w górę. Oczywiście zapraszam do komentowania filmu. Wtedy będziemy w kontakcie, będę mógł na jakieś pytania, wątpliwości odpowiedzieć. Także trzymajcie się, cześć!